Cześć wszystkim. Witam wszystkich serdecznie i na sam początek wracam do naszej zabawy. Głosujcie. Czyj makijaż mam odtworzyć? Pierwsza propozycja: A. Jeffree Star, B. Full Coverage, Patrick Star i super dziewczęcy i delikatny makijaż w wykonaniu Tati. W komentarzach dajcie znać. Przychodzę dzisiaj z testem. Dawno u mnie takiego nie było. Mam tu podkład z Bell Hypoallergenic Full Cover Foundation Long Lasting Coverage. Producent obiecuje, że mamy tutaj ochronę przed tym światłem niebieskim, optymalnie gładką, smooth skórę, no i long lasting, czyli długotrwałość tego podkładu. Ja mam wszystkie cztery kolory. Postaram się Wam zrobić swatche. I tutaj tak. Pierwszym z tych podkładów jest Ivory. Nie jestem mistrzem swatchowania. Musicie mi to wybaczyć. Jest to piękny, jasny, żółty kolor. Prezentuje się naprawdę ładnie. Drugim z kolei jest kolor Alabaster. Troszkę ciemniejszy, zdecydowanie bardziej neutralny kolor. Delikatnie po zastygnięciu wpada w różowe tony. Numer 3, czyli mój pretendent, to Vanilla. Totalnie piękny, żółty kolorek, jak sama nazwa wskazuje. To jest ten trzeci. No i ostatni, Gold Honey. Już taki dosyć opalony. Pokażę Wam. To jest czwóreczka. Gold Honey. Piękny, żółty kolor. Myślę, że jeżeli ma być to test, to na pół twarzy produkt nałożymy pędzlem. Mam tu pędzel Zoeva 102 Silky Smooth. Silky Finish, przepraszam bardzo. I zastanawiam się nad dwoma kolorami. Nad kolorem Vanilla i kolorem Golden Honey. Ale wiecie, że ja lubię się opalić trochę podkładem, więc nałożymy czwóreczkę, czyli Golden Honey. Nabiorę go tak trochę. No i zaczniemy nakładać. Zobaczcie, bardzo ładny kolor. Fajnie się rozprowadza tym pędzlem. Na pewno uzyskamy większe krycie przy użyciu takiego pędzla kabuki. Ominę okolice oka, gdyż jest to podkład długotrwały. Nie chcę, żeby on tego miejsca mi przesuszył. Czy ma on jakiś zapach? Bardzo delikatny. Muszę Wam powiedzieć, że jestem przyjemnie zaskoczony. Zobaczcie. Piękne krycie. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał po chwili. Ja na czoło w tym okresie ciepłym nie nakładam dużo produktu. Czuję delikatne zastyganie tego podkładu. Ale jest to chyba odkrycie roku. Zakrył wszystko. Delikatnie on ciemnieje. I naprawdę, tak jak obiecuje producent, jest to taka smooth skóra. On potrzebuje chwili na ułożenie się. Jest dobrze. Zobaczymy, jak on wypada odnośnie nakładania Beauty Blenderem. Nabiorę sobie trochę. On ściemniał, możecie zobaczyć. Jeżeli chodzi o aplikację gąbką, też nie jest jakoś uporczywa. On zostawia piękne wykończenie na buzi. Nie podkreślił porów, co jest dla mnie bardzo istotną sprawą. Miałem w zanadrzu
tą miniaturkę Professional, którą w ostatnim filmie używałem. Chciałem zobaczyć, jak ona samoistnie działa. Ale jeżeli chodzi o test podkładu, chciałem, byłoby to wiarygodne. Nie każdy z nas używa bazy, tym bardziej na co dzień, przyznajcie mi sami rację. No ale gąbka chłonie ten podkład. Fakt faktem, jedno takie wyciśnięcie niewielkie i aplikacja pędzlem wystarczyło na połowę buzi, a tu muszę odrobinę nałożyć, bo nie mam pokrytego czoła. Podkład mam już równomiernie nałożony na całą buzię. Czuję delikatne ściągnięcie, ale wiem, że on musi zastygnąć. Wykończenie jest bardzo przyjemne. Jest to taki semi-mat, który uwielbiam. Kolor. Mogłem się zdecydować na tą wanilę, chociaż nie żałuję, przeciągnąłem go po szyi i zupełnie nie rzuca się to w oczy. Wielkim testem każdego podkładu jest przyjmowanie innych produktów. Przygotowałem sobie tu zaufany korektor, czyli Tarte Shape Tape, ale chcę troszeczkę Kat Von D dołożyć. Dawno nie używałem tego korektora. Mam go w kolorze L9 Neutral. Tarte Shape Tape pod oko. Wiecie, że z tym korektorem lepiej nie przesadzać. I teraz wielka chwila. Najgorsze jest właśnie to łączenie na policzku z takimi zastygającymi podkładami. Nie chciałem też ułatwiać sprawy, bo mogłem na przykład na początku nałożyć korektor. Ale nie na tym to polega. Sprawdźmy, jak on wypadnie w tym teście pod względem łączenia. Ale zobaczcie, nie ma najmniejszego problemu. Ja sobie ładnie wprowadzę ten Shape Tape. Zacząłem ostatnimi czasy nakładać też korektor w tym miejscu, aby ładnie zrobić sobie taki lifting buzi. Ma się już swoje lata, więc trzeba coraz nowszych trików używać. Teraz przejdę do wspomnianego wcześniej korektora Kat Von D i chcę sobie zrobić taki piękny highlight czoła dzisiaj. Więc tak jakby w taki wachlarzyk nałożę sobie ten korektor na środek nosa i dam chwilę, aby to zastygło. Delikatnie tutaj, żeby też odbić światło. Jest to fajny trik. Zostawiam sobie ten korektor na chwilę, aby on miał czas delikatnie zastygnąć. Wtedy tworzy fajniejszy kontur. Delikatnie te granice przejeżdżam pędzlem po podkładzie, żeby stworzyło to taką spójność. No i co? Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba wykończenie tego podkładu. Jest to coś magicznego. I mam delikatny mętlik w głowie, bo dawno mi się nie zdarzyło znaleźć czegoś takiego fajnego. I użyjemy zaufanego pudru, jeżeli chodzi o przypudrowanie buźki. Puder z Maka. Fajny produkt. Ładnie utrzymuje makijaż. W ogóle pudry z Maka są spoko. Pod oko. Żeby ten korektor mi się nigdzie nie zebrał. Czego bym nie chciał. Dzisiaj będę chodził cały dzień w tym makijażu. I wrócę do Was wieczorem na podsumowanie. Nie no, ale blur to robi świetne. Blur mega. Zresztą wszystkie warunki, które obiecał producent, zostały spełnione. Zobaczymy, jak z tą długotrwałością. Ja zawsze puder tłaczam. Nigdy nie omiatam buzi. To daje mi większą kontrolę nad pędzlem. Nie porusza mi tej warstwy podkładu ani korektora.
polecam taki sposób aplikacji. Co by wam powiedzieć? Nie wiem, czy kamera oddaje, jak pięknie wygląda ten podkład. Ja sobie przejdę do delikatnego konturowania i użyję tutaj Dusky Beige 305 z Kobo. Bardzo piękny kolor bronzera. Jest to zamiennik Chocolate Soleil z Too Faced. I zacznę sobie brązowić moją buzię. Jest to makijaż, w którym będę chodził cały dzień, więc nie chcę też przesadzić i wyglądać jak drag queen. Chociaż czasami jest to nieuniknione i jak już popłynę, to nie daj Pani Boże. W te wszystkie upały bardzo lubię puder z Make Up For Ever Pro Bronzing Fusion. On jest wodoodporny, więc to fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o te upały. Jest w takim kolorze, jak ja lubię, czyli to nie bronzer, a pomarańczer. Czas teraz delikatnie dopomóc temu podkładowi i zrobię baking. Robię to zawsze, więc jest to jakoś nieodłączną częścią mojego makijażu. Zacznę od bakingu nosa. Tutaj troszkę więcej pudru przy płatkach nosa, troszkę na środek, w linię uśmiechu. Przejdę teraz do Beauty Blendera. Zajmiemy się środkiem czoła. Tak jak mówiłem, chcę dzisiaj mieć pięknie rozświetlony ten obszar. Delikatnie policzek. No i tutaj ten moment. W jedną chwilę świat staje się piękniejszy. Nadszedł czas, by ściągnąć nadmiar pudru. Baking został zmieciony. I muszę wam powiedzieć, że chyba wolę wykończenie tego podkładu niż Double Wear'a czy Kat Von D. Podoba mi się to strasznie. Jest taki jakiś blask od wewnątrz. Teraz przejdę do palety Kat Von D i pędzelka z Glam Shop T110 i zmieszam te dwa jasne kolory i tylko w tym momencie lubię mieć właśnie ostatnio taki efekt Photoshopa pod okiem. I teraz tego średniego koloru, to jest Shade Play. Tylko odrobinkę w tej zewnętrznej części policzka, żeby nadać takiej trójwymiarowości. Ale jak widzicie, tylko taką resztką, która zostaje na pędzlu. Różu użyję z paletki Maxineczki. Mam bardzo neutralny kolor, ale doda takiej świeżości. Czas na setting spray i tutaj MAC Prep and Prime Fix Plus. Żeby ten podkład nie był w ciągu dnia suchy, lubię przy takich podkładach troszkę więcej nałożyć tego setting sprayu i odczekać chwilę. Setting spray jest najlepiej wachlować i najlepiej nic nie mówić, żeby ten podkład nie zebrał się w liniach mimicznych, ale nie chcę też siedzieć tak w milczeniu. Kiedy tak już delikatnie ten setting spray przesycha, fajnie jest go wklepać gąbką i wtedy mamy pięknie scalony i utrwalony makijaż. Czas teraz na rozświetlacz i tutaj La Lion z Chanel. Ostatnio zakochałem się w tym rozświetlaczu. Bardzo piękny produkt. Złoty, pięknie wyglądający na skórze.
w takim dziennym makijażu też nie chcę przesadzić z rozświetlaczem. Wprowadzę go ładnie i połączę z bronzerem. I teraz jeszcze w ten najbardziej wysunięty szczyt policzka dołożę taką ostatnią wersję. I ładnie wprowadzę w skórę. Delikatnie łuk kupidyna. I jestem zadowolona. Na usta nałożę mój ulubiony błyszczyk z L'Oreala w odcieniu 110. I jest to taki piękny kolor ulepszonych naszych ust. Specjalnie nie ścierałem podkładu, żeby powstał właśnie taki efekt fajnego ombre. Podsumowując, podkład Full Cover Foundation z Bell Hypoallergenic to cudowna sprawa. Zobaczę jeszcze, jak on przetrwa cały dzień, bo mam całkiem sporo planów na dzisiaj. I wracam do Was wieczorem. Cześć ponownie. Jest godzina 22:30. Wróciłem z pracy. Nałożę sobie balsam, taki olejek z Gosza na usta. Jakie mam spieszłe usta, dzisiaj nosiłem pomadkę z Catrice matową. Ivy już prosi, żebym ją wpuścił, bo się stęskniła po całym dniu. Ale nie po to tu jestem. Podsumujmy ten makijaż. Ja mam tylko ring z przodu włączony, więc mogę być trochę prześwietlona, ale nie chciało mi się tych lamp rozkładać bocznych. Podkład się utrzymał ładnie. Ja Was zbliżę troszeczkę. Tu jest zebrany w linii uśmiechu, delikatnie na czole. Kontur został utrzymany. Buzia jest delikatnie wyświecona. No ale czego się spodziewać po tylu godzinach pracy w klimatyzacji? Ten podkład Full Coverage Foundation z Bell Hypoallergenic skradł moje serce. Dawno nie miałem czegoś tak fajnego na buzi, co by się utrzymało, zastygło, zrobiło taką fajną woalkę. On w ogóle się nie odznacza na ręku, jest pięknie ułożony na tej buzi. Minimalna widoczność porów. Łukasz Boros approve. Zaliczony test. Okej, pamiętajcie o zabawie. A, B lub C w komentarzu. I dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. I do zobaczenia.